Mój przyjaciel Paweł Chile zawsze powtarzał: zapisz to, spisz te wreszcie tę historię. Opędzałem się przed nim jak przed uprzykrzoną muchą. Wreszcie przestał zachęcać, namawiać. Pewnie uznał, że już starczy, że sprawa jest beznadziejna. Coraz mniej było okazji do opowiadania, bo nie chciałem robić za wujka: znacie to, posłuchajcie. Zmęczony obuczaniem łbów żuławskich, szukałem jakiegoś azylu, a może ucieczki od paździerzowych lat 90. Tego świata zdegradowanego, inaczej niż za PRL-u, ale jednak.